Wielkimi krokami zbliża się spotkanie na polach lednickich. O tym informuje ten śliczny plakat, ale przede wszystkim dzisiaj poinformują nas o tym młodzi ludzie z Lednicy, którzy przybyli wraz z ojcem Wojciechem Prusem, duszpasterzem ruchu lednickiego. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Proszę ojca, hasło tegorocznego spotkania to idź i kochaj. Co trzeba przede wszystkim zabrać? Kojarzy mi się z tym plakatem, że przede wszystkim ważne jest serce. No najważniejsze, żeby zabrać samego siebie, ten plakat, jak i samo hasło nawiązuje do tego, co nam powiedział papież Franciszek w Krakowie, żeby wstać z kanapy i wyruszyć w drogę. W związku z tym dla nas jest najważniejsze, żeby zabrać samego siebie. Jak człowiek wyruszy w drogę, to znaczy, że już jest idź, a jak przyjedzie na Lednicę, to mamy nadzieję, że dzięki naszemu spotkaniu wspólnemu wszyscy będziemy bardziej kochaj, a to i to jest spotkanie. I dlatego nam jest potrzeba ludzi, żeby się spotkać. I jak my przyjeżdżamy do Was, to też się spotykamy. Wyruszyliśmy z Poznania w drogę. Dzięki temu, że się z Panią spotykamy, to już jest to i mamy nadzieję, że dzięki naszemu spotkaniu to już jest też kochaj. To hasło zostawił w swoim kalendarzu świętej pamięci ojciec Jan Góra i przede wszystkim napisał, że w roku 2017 Lednica ma dotyczyć przekazywania innym motywów życia i nadziei. Czyli co? Młodzi mają przyjechać tam po nadzieję i po motywy na lepsze życie? Tak jak ojciec Wojciech już powiedział, wystarczy przyjechać na Lednicę. Niekoniecznie nawet z tą intencją, że po motywy, po nadzieję, po życie. Naszym zadaniem jest pokazanie młodym ludziom, którzy przyjadą na pole lednickie i którym się wydaje, że nie mają sensu, nie wiedzą za bardzo, co ze sobą zrobić, nie wiedzą, jak poprowadzić swoje życie, że chcemy im pokazać, że jeśli przyjadą na Lednicę, jeśli mają siebie, to już mają coś bardzo cennego do zaoferowania. Chcemy się zapytać młodych ludzi, żeby sięgnęli w głąb siebie i się zastanowili, co ja tak naprawdę mam, co mogę rozdać jeszcze. W jaki sposób wy, dziewczyny, zachęciłybyście swoich rówieśników do przybycia? W sumie to hasło również nawiązuje do słów papieża Franciszka na kampusie Misericordia, który mówił, że mamy wstać z kanapy i się ruszyć. I w sumie to jest takie, że mamy iść, czyli powstać i kochać, że mamy wyjść do wszystkich ludzi. Niekoniecznie do tylko naszych przyjaciół, ale również do nieprzyjaciół. Właśnie spróbować nawiązać taką więź, kontakt z nimi. Ja myślę, że tutaj z perspektywy wieloletniego uczestnika spotkań warto przyjechać na spotkanie, żeby spotkać drugiego człowieka, żeby móc z nim zatańczyć, zaśpiewać, żeby móc otworzyć się na innych ludzi. W tym roku jedną z takich przesłań jest to, żeby przywieźć przyjaciela z zagranicy, więc myślę, że to jest też idealna okazja do tego, żeby spotkać tych ludzi, których mogliśmy spotkać na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Do otwarcia się też na innych ludzi, na nowych ludzi i poznawanie przyjaciół, a także nawiązywania nowych znajomości. I to na pewno na Lednicy towarzyszy temu spotkaniu co roku. Można spotkać przyjaciół na Lednicy albo, stworzyć nowe przyjaźnie. Oczywiście. Przyjaźnie, które zawieramy na Lednicy, spotykamy się na... są zawierane na całe życie. Spotykamy się jako wspólnota, nie tylko właśnie na polach lednickich, ale też w Poznaniu, gdzie jesteśmy jedną wielką rodziną, której możemy powiesić wszystkie sekrety, wszystko to, co się w naszym życiu dzieje i jesteśmy w pewnym sensie ze sobą bardzo, bardzo zżyci. No właśnie, bo Lednica to nie tylko jednodniowe spotkanie, czy tak? Tak. To także biuro promocji, to także spotkania programowe. To Lednica żyje cały rok. Koleżanka, i co powiedziałaby o tym spotkaniu lednickim? Czy to pierwsze dla Ciebie, czy...? Nie, trzecie w tym roku. I ja za każdym razem przeżywam to jakoś na nowo. To nie tylko spotkanie, gdzie można tańczyć i spotkać znajomych, ale także spotkanie, podczas którego można wielbić Boga tańcem, śpiewem, modlitwą, adoracją, ale także milczeniem. Proszę ojca, w takim razie trzeba zabrać siebie, przyjaciół, kolegów i przyjechać na Lednicę 3 czerwca, a tam wiele doznań takich duchowych i zewnętrznych. No dla nas to też jest taki czas, kiedy już doświadczamy, że właściwie to spotkanie trwa.
Im jesteśmy bliżej, to jest teraz mniej niż 60 dni. Jakiś czas temu byliśmy u Was na studniówce. To coraz więcej jest spotkań tych pomiędzy nami, bo coraz więcej jest takich konkretnych prac i wydaje się, że to, co się dokonuje już pomiędzy nami, to też cały czas jest to idź i kochaj. Bo właściwie to duże spotkanie to jest kumulacja, to jest święto. Trochę tak jak Światowe Dni Młodzieży i rzeczywiście to, jak mówiliśmy sobie o tym wcześniej, jest ważne, żeby młodzi ludzie spotkali innych młodych ludzi, bo to dodaje entuzjazmu. I między innymi po to warto przyjechać na Lednicę, żeby ten entuzjazm już się pomiędzy nami stworzył, żebyśmy go doświadczyli, ale nawet jeżeli ktoś nie przyjedzie, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też być z nami, chociażby w tym momencie, przez ofiarę modlitwy. To jest dla nas bardzo ważne, bo jest też wiele osób starszych. Są babcie, są dziadkowie, są rodzice. Babcie, dziadkowie mają wnuki. Zapraszamy do tego, żeby nas wesprzeć. Myśmy zrobili taką inicjatywę Różaniec od Mamy. To jest nasze marzenie, że wszystkim tym ludziom, którzy przyjadą na pola lednickie 3 czerwca, chcemy wręczyć różaniec, bo to jest naszym zdaniem najlepszy towarzysz drogi, ponieważ Maryja nas w tym roku bardzo prowadzi na tym spotkaniu Idź i kochaj. No a żeby to zrobić, to potrzebujemy wsparcia materialnego, więc uśmiechamy się do babć, do dziadków, do mam, do tatów, zwłaszcza do polskich matek, żeby obdarzyły tych młodych ludzi różańcem. Rozpoczęliśmy taką inicjatywę, która się nazywa Rozaniec od Mamy, jedno słowo, rozaniecodmamy.pl. No i potrzebujemy funduszy. Akurat tutaj przyjechaliśmy do Częstochowy. Rano trwały rozmowy o tym, żeby te różańce były, bo to też jest takie ciekawe doświadczenie, że mamy mnóstwo pomysłów, jesteśmy bardzo twórczy, a nagle stwierdziliśmy, że nam się skraca czas. I żeby zdążyć z wszystkimi elementami, to między innymi dlatego jesteśmy przede wszystkim u Matki Bożej, żeby ona nas wspierała, bo ona wie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, ale też dlatego, że te różańce, na przykład 100 tysięcy różańców trzeba wyprodukować. I dzisiaj spotkaliśmy człowieka, który powiedział: tak, ja wyprodukuję te różańce. Jeszcze musimy spotkać człowieka, który powie: tak, a ja za te różańce zapłacę. Szukamy takiego człowieka. Może święty Józef nam kogoś takiego ześle. To pokazuje, że jeśli chodzi o zorganizowanie takiego spotkania młodych, to jest duży wysiłek. To jest ogromny wysiłek. To jest ogromny wysiłek i tu rzeczywiście to jest taki też z naszej strony coraz większy i wypowiadany nieustannie szacunek dla tych, którzy to przez 20 lat ponad robią, bo jest mnóstwo takich osób, których serce tam jest nieustannie bijące w Lednicy i bez ludzi to byłoby niemożliwe, bo to jest rzeczywiście zorganizowanie, jak mówimy, takiego miasteczka na 100 tysięcy ludzi, bo tyle, no Natalia ma takie marzenie, żeby było 100 tysięcy ludzi, aczkolwiek niektórzy mówią, że marzą o 200 tysiącach, bo jest Lednica 2000 i tak sobie mówimy, Lednica 200 tysięcy. Ale czy chodzi o ilość? Oczywiście nie. Oczywiście nie, natomiast no, jakby my spodziewamy się, bo no, jakbyśmy zrobili spotkanie w naszej głowie i w przygotowaniach na mniejszą ilość ludzi, to proszę zobaczyć, no, byśmy byli, oczywiście Kana Galilejska byłaby, tak? Jak ten młody człowiek, który wyprawił wesele i nie przewidział, że mu zabraknie wina. No, tak spodziewamy się, że pewnie Matka Boża nas wszystkich poprowadzi, ale z drugiej strony no, my jesteśmy z Poznania i w Poznaniu i chodzi o to, żeby być dobrze przygotowanymi gospodarzami i zrobić spotkanie na 100 tysięcy, bo tak musimy liczyć mniej więcej. Natomiast przygotowując to spotkanie, też my tego nieustannie doświadczamy, że jesteśmy w sytuacji Marty, jak Pani pamięta, jak Pan Jezus przyszedł do niej na kolację, to jej akurat lasagna się nie udawała. Ona wtedy przygotowała lasagne, zaplanowała, wszystko miała przewidziane, bo ona z Poznania była ta Marta, tak? Miała przewidziane wszystko, cały ten biznes plan spotkania, jej nie wychodziło. I ona dlatego się zaczęła tak denerwować na Marię, że ona jej nie pomaga, bo tu jej nie tak wychodzi, jak ona by chciała. I Pan Jezus jej wtedy powiedział: no Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. I dzisiaj na przykład w ramach tego naszego przygotowywania się, no to tak stwierdziliśmy, to w duchu nawrócenia i pokory. Ja mówię: słuchajcie, jeździmy do Matki Bożej, będziemy rozdawali różańce.
A mówię, zapomnieliśmy odmówić różaniec. Przez poprzednie przyjazdy tutaj, no gdzieś nam ten różaniec umknął. No i dzisiaj w duchu pokory i sercem skruszonym sięgnęliśmy po różaniec i po prostu odmówiliśmy ten różaniec w potężnej śnieżycy, bo mi się wydaje, że to jest to mało albo tylko jednego. Na koniec poproszę o zaproszenie młodych i nie tylko na pola lednickie. To bardzo serdecznie Was zapraszamy. Przyjeżdżajcie do nas, a my tu na lednicy. Idź!